to, żeby być krytycznym, jak najbardziej świadomie uczestniczyć w różnych sferach współczesnej kultury, trzeba dysponować jakąś wiedzą i trzeba dysponować jakimiś strategiami oceny. Te strategie są wypracowywane w toku normalnych praktyk kulturowych, ale jednocześnie są wypracowywane w ramach wiedzy akademickiej. Chodzi o to, żeby te dwa poziomy do siebie zbliżyć. To, co nazywamy kulturą wiedzy, no, służyć ma modyfikacji naszych praktyk życiowych, a w szczególności tych praktyk, które no, na różnych poziomach i w różnych obszarach służą doskonaleniu demokracji. To jest ogromna szansa na przełamanie dość skostniałych struktur, które funkcjonują nie tylko w Lublinie, w całej Polsce. No, struktur związanych z nowoczesnym podziałem wiedzy na uniwersytecie i z nowoczesnym podziałem instytucji sztuki. Te podziały były gwarantowane przez nowoczesne państwo. Dzisiaj państwo się częściowo ze swoich wcześniejszych funkcji wycofuje, w coraz większym zresztą zakresie. Coraz częściej miasta stają się autonomicznym jakby podmiotem polityki kulturalnej, również częściowo polityki naukowej. Ostatnia reforma tę szansę stwarza. Na uniwersytecie no to jest tradycyjny podział dziedzinowy. Każdy uprawia swoje poletko. Zachęca się do tak zwanych działań interdyscyplinarnych, ale na ogół przez interdyscyplinarność interdyscyplinarność rozumie się bardzo prosto w taki sposób, że znajdujemy jakiś przedmiot badań będący wspólnym przedmiotem zainteresowania i każdy w ramach swojej dziedziny ten przedmiot oświetla. Natomiast raczej chodziłoby o to, żeby budować takie sieci, które by miały charakter transdyscyplinarny, żeby jakby tworzyć nowe przedmioty namysłu, które nie są przedmiotami żadnej konkretnej dyscypliny. Instytucje sztuki są tradycyjnie podzielone, to też jest dziedzictwo nowoczesności, na instytucje związane z umożliwianiem partycypacji twórczej i odbiorczej w konkretnych dziedzinach sztuki, więc mamy instytucje związane ze sztukami plastycznymi, muzyką i tak dalej. Podczas gdy w dzisiejszej sztuce trudno te podziały zachować, pojawiają się nowe projekty różnego rodzaju hybrydy gatunkowe, które właściwie no właśnie ani ich badanie, ani ich upowszechnianie w pewnym sensie nie należy do nikogo, ale i zarazem należy do wszystkich. Tę nową sytuację znakomicie oddaje metafora użyta w programie, metafora klastra. W dosłownym znaczeniu pojęcie to funkcjonuje na gruncie biologii, chemii, zostało jak wiadomo przeniesione do ekonomii. Teraz by trzeba mówić o klastrach kulturowych, które by budowały sieci między naukami a sztukami różnego rodzaju, w które to sieci byłyby jako autonomiczne podmioty wplątane różnego rodzaju instytucje kultury. Więc cała ta sytuacja stwarza ogromną możliwość, którą no, warto wykorzystać, przemodelowania całego pola kultury, zlikwidowania instytucjonalnych podziałów, które już są hamulcem, co nie znaczy oczywiście, że nie będą się rozwijały te samodzielne dziedziny. One są potrzebne, bo z nich ciągle w tych klastrach czerpiemy wiedzę, że nie będą się rozwijały autonomiczne dziedziny sztuki, bo one ciągle też dostarczają impulsów do tych nowych hybrydycznych form praktyk artystycznych. No a wreszcie może się uda przełamać ten tradycyjny podział na
nadawców i odbiorców sztuki, bo on funkcjonuje zarówno w polu teoretycznym badań nad praktykami artystycznymi, jak i wśród ludzi partycypujących w sztuce. Coraz więcej jest przykładów, praktyk, które niekoniecznie musimy nazywać artystycznymi, ale są praktykami w jakimś sensie kulturotwórczymi, w których wszyscy jesteśmy autorami i wszyscy jesteśmy zarazem odbiorcami. I gdyby udało się ten projekt zrealizować, ja całym sercem Lublinowi kibicuję, to mógłby stać się wręcz takim modelowym miastem.